Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowe i Gmina Krośnice prezentują. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Przegląd warsztatowy STEC Krośnice. Tym razem nie artystycznie, nie kulinarnie, a sportowo. Dziś zapoznamy się z zasadami gry w badmintona. Badminton jest bardzo fajną, rekreacyjną grą dla wszystkich, dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych. Na świecie nie ma osoby, która nie znałaby chyba zasad gry w badmintona. Jednak nie wszyscy podchodzą do tego bardzo profesjonalnie, tylko rekreacyjnie odbijając sobie lotkę rakietką. Natomiast, aby prawidłowo wykonać te ćwiczenia związane właśnie z grą w badmintona, należy znać wszystkie zasady, które oczywiście postaramy Wam się pokrótce przybliżyć. Po pierwsze, pamiętaj o rozgrzewce, która pozwoli Ci przygotować ciało do pojedynku singla lub debla. Badminton jest dyscypliną, w której angażujesz do pracy wszystkie partie mięśni. Po dobrze rozegranym meczu badmintona będziesz czuł zmęczenie, ale także ogromną satysfakcję i na Twojej twarzy zagości uśmiech. A teraz zasady w telegraficznym skrócie. Rakieta do badmintona musi znajdować się poniżej dłoni gracza. Lotka do badmintona musi znajdować się poniżej talii osoby serwującej. Podczas serwu osoby muszą stać po prawej stronie, jeżeli mają zerową lub parzystą liczbę punktów. Gdy gracz serwujący posiada nieparzystą liczbę punktów, musi serwować z lewej strony boiska. Mecz trwa do dwóch wygranych setów, chyba że ustalono inaczej. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej, skontaktuj się z naszymi instruktorami. Witam wszystkich serdecznie w imieniu Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego w Krośnicach. Niedawno ogłosiliśmy konkurs fotograficzny Aktywnie z CEC. Zasady konkursu są proste. Gdy jedziecie na jakąkolwiek wyprawę, czy uprawiacie jakąkolwiek aktywność fizyczną na dworze, w lesie, gdziekolwiek jesteście, w Dolinie Baryczy, wystarczy posiadać właśnie taką karteczkę Aktywnie z CEC, zrobić zdjęcie i wysłać je do nas, do hali sportowej. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie krośnice.pl. Zapraszamy serdecznie. Drodzy mieszkańcy, zachęcamy także do bezpłatnego wypożyczania sprzętu sportowego, który możecie wypożyczyć od poniedziałku do piątku w hali sportowej w Krośnicach. Mamy do dyspozycji kijki do nordic walkingu, zestawy do gry w badmintona i wiele, wiele innych. Zachęcamy Was serdecznie.